na uwagę pana radnego, że nie było o tym mowy na konkursie. Ja przypomnę, że kiedy pan radny Żuk złożył uwagę czy wniosek, żeby wprowadzić zadanie kanalizacyjne, wydaje mi się, że dość precyzyjnie odpowiedziałam, ale jeśli nie, to bardzo przepraszam, że zadania kanalizacyjne będziemy wprowadzać wtedy, kiedy będziemy znać dywidendę ze ZWIK-u, tak? Popadło to słowa dywidenda ze ZWIK-u, bo z tych pieniążków robimy zadania kanalizacyjne oraz kiedy pojawią się zasady pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub dotacji na realizację zadań kanalizacyjno-wodnych. Jest jeszcze trzecia możliwość, skorzystanie z programu operacyjnego dla obszarów wiejskich. W tej chwili zmieniają się troszeczkę zasady w tym progu i być może z progu uda nam się pozyskać pieniążki na kanalizację Płonic, Chabówki i Rdzawki, bo tylko na sołectwa z progu, powtarzam. Wtedy odpowiedziałam również panu, że jak będziemy wszystkie te trzy rzeczy znać, to na komisji w marcu, czy tam w kwietniu, być może już w lutym, przedstawię Radzie, jakie zadania są możliwe do zrealizowania i za jakie pieniądze. I wtedy Rada podejmie decyzję, czy wprowadzać to do budżetu, czy nie. Nie mogłam obiecać panu, że będzie to dzisiaj, bo mówiłam, że przy uchwale budżetowej nie może być dużych zmian, bo nie ma też czym dzielić. Jeśli byśmy dziś wprowadzali zmiany, o które pan prosi, to musielibyśmy ściągnąć zadanie, które jest zaproponowane. A takiego przecież pomysłu w ogóle nie było. Więc uspokajam pana, że zadania kanalizacyjne będą wprowadzone po komisji, według mnie w marcu, kiedy będziemy po pierwsze znać wstępny wynik finansowy spółki, wstępny powtarzam, bo ostateczny dopiero w czerwcu, i kiedy będziemy wiedzieć, na jakie zadania możemy liczyć z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. I wtedy wprowadzimy być może fragment zadania Płonice, być może wprowadzimy ulicę Podhalańską, przecież cały czas pan Czesiu czeka na Gantarską wodociąg, oprócz Tetmajera, więc te wszystkie inne zadania kanalizacyjne będą wprowadzane po komisji marcowej. I to już było tu mówione, może umknęło, uspokajam pana, panie Edwardzie, że na pewno ten temat nie jest zarzucony, pracujemy nad nim i Rada się pochyli nad tym problemem, kiedy będziemy mieli pieniążki, bo to, co też pan Ryszard tu powiedział, nie wiem, czy to było wysłyszane, trudno dziś wprowadzać zadanie, skoro nie ma na niego po prostu po ludzku pieniędzy. Można jeszcze raz? Proszę. Chciałem przypomnieć pani burmistrz, że w poprzedniej kadencji, gdzie były gotowe projekty, decyzje na budowę, wprowadzano inne zadania kanalizacyjne na Siewantówce, na Wójtowiczowej, no i na Krakowskiej. Oczywiście na Krakowskiej to rozumiem, bo to jest do pani domu kanalizacja. Natomiast tutaj, gdzie wodę pije cała Radka, no to na to nie znalazły się pieniądze, chociaż dokumentacje i wszystkie dokumenty były. Przepraszam, ja już króciutko. Rzeczywiście wprowadzone były wszystkie te zadania, na które uzyskaliśmy akceptację Rady Miejskiej. Rzeczywiście, a bo prosto nie wynika z dziedzictwa Rady Miejskiej. Ja myślę, panie Edwardzie, że pan zadowolony z Krakowskiej, bo pana rodzina też tam jest. Proszę panią, w 2001 roku. Przepraszam bardzo, ale niestety muszę już zwłaszcza panu odebrać głos, dlatego że czas łączy, czas wystąpienia może być tylko 3 minuty. Na ekstrakcie. Proszę bardzo. Jeszcze pani Majewczyk chciała też zwrócić uwagę. Tylko 3 minutki. Naprawdę, przeczekamy się na szybko. Dziękuję bardzo. Moje pytanie jest skierowane do pani przewodniczącej Rady Miasta, jako jeszcze radny dzielnicy Nowy Świat. Swoich, że powiem, obietnicach przedwyborczych pani głośno deklarowała, wręcz pani powtarzała to na ulicy Krótkiej, że w momencie udania. Ja nie byłam na ulicy Krótkiej, ale rozmawiała pani z mieszkańcami. Proszę mnie przerwać, bo w momencie objęcia funkcji radnej, w pierwszej kolejności pierwszego roku swojej kadencji, czyli w 2015 roku, pani położy bywanie paszportowe na ulicy. Ja nie, przepraszam, mogę skończyć 3 minuty, nie przerwa pani. Stąd moje pytanie i mieszkańców ulicy Krótkiej, którzy mi zaufali, powtórzyli, mamy pytanie. Rok znamy 2015, nie znamy miesiąca i nie widziałam w 2015 roku w budżecie, że pojęta ulica Krótka.
Śmiem twierdzić, że jest jedna z najgorszych ulic z ulicy w Radce, bo chyba nigdzie nie ma płyt już w Radce. Więc bardzo proszę o odpowiedź. W którym miesiącu i czy w 2015 roku? W 2015 roku nie mam wprowadzanego. A następne 3 lata? To o tym zadecyduję. To znaczy ja mam taki teraz nieelegancki, ale może taki prawie przepraszam, jeszcze chwileczkę. Przede wszystkim tak, o tym decydują też zebranie mieszkańców. Oczywiście chętnie pani to przypomną. Ale wie pani co, ale ja nie jestem przewodniczącą. Ale to pani wracała. Wie pani co, to są tylko plany. To co, ale ostatnie słowo. Przepraszam, proszę mi nie przerywać, bo muszę coś wyjaśnić. Proszę mi nie przerywać. To ja sobie to liczę pani te dwie minuty jeszcze, które pani zostawi teraz, jak pani przerwę. Musi pani też wiedzieć, że wszystkie zadania są wskazywane przez mieszkańców. U was jest przewodniczącym, do tej pory był pan Wachopytek, prawda? Pan radny też chodził na zebrania, ja chodziłam też. I nigdy mieszkańcy nie przegłosowali ulicy Kurtwi. Nigdy. Po co pani takie głosy? Bo ja ulicy Kurtwi mówiła. Głosujcie na mnie, powtórzą pani to buty, głosujcie na mnie, a w pierwszym swojej kadencji pierwszego roku to będzie się zrzetać, co ja mówiłam, co nie mówiłam. Ja mam propozycję przekreślić na następną kadencję za 4 lata wpisać. Ale może pani startowała. Przecież zmieniać. Nie zmieniać. Pani startowała. Nie obiecywałam to, co pani. Dziękuję bardzo. Muszę pani jeszcze wyjaśnić, że plany wyborcze czy jakieś zadania każdy wskazuje, a o tym ostatecznie decydują mieszkańcy. Niestety tak jest. I mieszkańcy wskazują i radnym, i przewodniczącą komitetu, które zadania w pierwszej kolejności wchodzą. I niestety nigdy ulica Krótka, mimo tego, że była wskazywana przeze mnie też, i przez innych radnych nie była przegłosowana. Była przegłosowana ulica Leśna, ulica Polna. Niestety z ubolewaniem nigdy nie była ulica Krótka. Ja sobie mogę zaplanować pewne rzeczy, a mieszkańcy o tym decydują i nie pani. Trzeba chodzić na zebrania. Trzeba chodzić na zebrania. Ja się zaczęłam, nie ta tu błąd. Ale no właśnie, zaczęłam chodzić. Nie wystarczy. Spokojnie, będę na wszystkim. Jeżeli pani przekona swoich mieszkańców i przegłosują na zebraniu, to na następny raz na pewno wprowadzimy to do budżetu. Ale niestety nigdy Krótka ulica, mimo tego, że było też zgłaszane, nie była przegłosowana. Niestety. Tak, oczywiście nie dotyczy budżetu. Tak. Ale to się nagrywa. Tak się przekonuje, ponieważ się nagrywa, więc wyjaśniajmy sobie, bo nie będą przekłamania, że ja coś tutaj kombinuję. Macie państwo, po to osiedlowe zebrania, żeby tam decydować, a my radni, później jak mieszkańcy zadecydują, to my dopiero to wprowadzamy do swojej dyskusji i pozostała piętnastka musi się na to zgodzić. Takie są procedury. Pani przewodnicząca, szanowna rado, ja wyjaśnię do tego, co powiedziała pani przedmówczyni, bo jest pewne przekłamanie, a ponieważ nagranie jest udostępniane później na stronie www.radka.cba.pl i bardzo dziękuję, że mogłam zareklamować tą stronę. To wyjaśnia od razu. W Radce jest wiele ulic, które są zrobione z płyt. Nie tylko ulica Krótka. Z płyt jeszcze jest ulica Gancarska, Raczykówka, właściwie jeszcze chyba tam kilka odnóg, Sierantówka, Sobiecka Boczna 2, Wójtowiczowa, proszę mi pomóc, kto tam jest? Ted Majera, absolutnie, więc to, żeby się nie zdało tu w nagraniu, że Krótka jest jedyną ulicą z płyt. Takich płyt w Radce jest dużo, na sołectwa zapraszam serdecznie, bo są nie tylko z płyt, ale również ze szpeli kolejowych, prawda? Z kostki tej takiej pięciokątnej. Naprawdę polecam objazd po drogach gminnych. Krótka nie jest ulicą najgorszą, choć rzeczywiście w przyszłości należy pomyśleć o jej modernizacji, ale tak jak pani przewodnicząca słusznie zauważyła, ani ja jej nie wykonam w asfalcie, ani pani Maria, bo nie mamy takiej mocy sprawczej. Zadanie musi uzyskać akceptację od zebrania osiedlowego, następnie musi wejść do budżetu, potem ja muszę przygotować jako wykonawca uchwały
dokumenty wszystkie, a później musi ją wykonać wykonawca wyłoniony w drodze przetargu. I myślę, że tak trzeba o tej inwestycji myśleć. Mogę też jedno słowo? Dziękuję. Ale to konkretnie do budżetu. To znaczy nie, to co chciałam kiedy mówić, ja się podniosłam zapytanie, bo uważam, że po poradni coś obiecują, że powinni wykonać. Dziękuję bardzo. Nie, radni nigdy nie wykonają pani ulicy. To niech sobie pani to uświadomi, że żaden radny nie ma mocy sprawczej wykonania. Wykonawca w drodze przestrzeni publicznej. Naprawdę, to proszę nie mówić, bo nikt z nas nie ma swojego przedsiębiorstwa i nawet nie może startować w przetargu, bo jest radny. Zadanie, nie, no ale pani to tak mówi, że po prostu przekłamuje. Więc kończymy dyskusję, po prostu kto ma jeszcze konkretne uwagi, ale to już w